3 grudnia miał miejsce charytatywny stream MatPata, był naprawdę świetny. Zaczęli o 19 naszego czasu, chwilę potem Scott opublikował Freddy in Space 2 na GameJolcie, no i zaczęło się. Sam livestream miał masę atrakcji, bo to nie był tylko FNAF. Była masa segmentów ze znanymi youtuberami, więc każdy miał coś dla siebie. MatPat był też obrzucony w jednym momencie jajami, więc było ciekawie. Dużo ludzi na pewno przyszło, bo zostało zaproszonych przez swoich ulubionych youtuberów, ale cała masa ludzi przyszła tutaj na FNAFa. Dawko grał gdzieś w tle od początku streama, komunikował się lekko ze społecznością na Reddicie, ale pod koniec streama zaczęli grać w grę na żywo. Męczyli się z tym dłużej niż planowali, przedłużyli streama, także grali jeszcze chwilę po streamie. Ostatecznie zebrali wszystkie złote przedmioty, ale nie wymaksowali niektórych mapek i zdobyli tylko 451 tysięcy. Scott mimo wszystko zapłacił pełną kwotę i wszystko było fajnie. Nie było takiego odczucia, że gra nie miała znaczenia i Scott po prostu tak czy tak dał pieniądze na koniec, bo było bardzo blisko i zdecydowanie zasłużyli na tą nagrodę. Sama gra jest bardzo zabawna do grania. Nie jest jakaś wielka, ale to platformówka na wiele godzin, taki lepszy Freddy in Space z FNAF World'a. Jeśli was irytują klawisze, kliknijcie Ctrl Y, zmieniacie je sobie jak chcecie do domu. Ja zwykle przychodzę na strzałki, na ZXC do skakania, atakowania i power-upa, więc obie ręce są jakoś sensownie ułożone na klawiaturze. Gra nie ma żadnych powiązań z oryginalną fabułą. Ma swoją własną drobną fabułę, bardzo zabawną, śmieszkową. Ma masę nawiązań do community memów, jak Yeway, jak Scott Cotton. Sekretni bossowie to Anim Dude i 3 youtuberzy, którzy brali udział w streamie, dostaliśmy naszego obiecanego parę lat temu Puppet Mastera. Głównym wrogiem jest Lolshax, który też jest community memem, który wyciekał troll gry Scotta. Fabuła też jest prosta, Freddy i paczka żyją w kosmosie, mają drogi system operacyjny Lolshaxa i nagle system zdradza swoich właścicieli, przejmuje kontrolę nad bazą. Musimy też uratować syna Freddy'ego i tutaj też jest z tym zabawna historia, bo przechodząc grę, nigdzie nie spotkamy tego dzieciaka i ostatecznie wydaje się, jakby gra o nim zapomniała, ale jednak tak nie jest. Działa to w ten sposób, że jeżeli przejdziemy grę w pierwsze pół godziny, musimy w 30 minut speedrunować grę, to wtedy uratujemy dzieciaka, a jeżeli spóźnimy się, to zginął. I po prostu nie pojawia się w endingu wtedy. Więc musimy się zdecydować, albo zbieramy pieniądze na akcję charytatywną, albo ratujemy dzieciaka. Sama gra jest bardzo zabawna do grania, ma masę różnych sekretów do garnięcia. Udało nam się rozgryźć mniej więcej wszystko w jakieś 8 godzin, więc zrobiliśmy to szybciej niż takie typowe FNAF-y męczyliśmy, ale była to darmowa gra, którą wszyscy cisnęli mocno na czas, więc można to zrozumieć. Na co zwracać uwagę to po pierwsze ukryte ścianki. One to są potrzebne, żeby w ogóle poruszać się po mapach. Nie są tak bardzo ważne, bo maksymalna ilość pieniędzy do zdobycia jest grubo ponad 500 tysięcy, jakieś 580 ma DJ Sterf, więc nie szkodzi, jeżeli miniesz parę 250. Najważniejsze są złote mikrofony dające ci stały bonus 10 tysięcy na mapkę, sekretny boss dający ci stałe 25 tysięcy na mapkę i bonusowy item ułatwiający grę, a także specjalne przedmioty do znalezienia na ziemi. Jeżeli stanie się na takim przedmiocie przez parę sekund, to dostaniesz fontannę gemów, taką samą jak przy głównym bossie mapki, dającą 10 tysięcy dolarów, jeżeli wszystko złapiesz. Finalnym sekretem jest jednak złota pizza, o której już mówiłem, za nią jest całe 100 tysięcy dolarów, tak samo jak za złote ciasto za pokonanie finalnego bossa też 100 tysięcy dolarów. Żeby zdobyć złotą pizzę, trzeba rozwalić wielkiego robota w lokacji Chiki, pokonać sekretnego bossa Scotta Cuttona w świecie pierwszym, no i po tych dwóch rzeczach w świecie trzecim będziesz mieć już odblokowany dostęp do tej pizzy. Gra jest darmowa, więc zapraszam do ogrania, link wrzucam w opisie, będzie tam już na stałe, koło wszystkich innych linków do gier Scotta. Jest tylko na komputer, na konsolę czy telefon, prawdopodobnie nigdy nie będzie, wątpię, żeby coś się zmieniło w tej sprawie, ale kto wie. Możliwe, że zrobię jakieś swoje własne gameplay z tej gry, ale nie liczyłbym na to tak mocno, mam za dużo zaległości na nagrywanie, zobaczymy. Polecam tutoriale nagrywane przez DJ Sterfa, jest on teraz też oficjalnym testerem Scotta, to on testował Freddy in Space 2, no i ma chyba najwyższy legitnie zdobyty wynik w swoim community, ponad 580 tysięcy dolarów. Dziękuję za uwagę, ja obecnie jestem bardzo blisko wbicia 500 tysięcy, ale powiedzcie mi, jakie są wasze rekordy w komentarzach.